Hello! Cześć Wam! Cześć kochani, kochane, witam Was serdecznie! Już się naprawdę ledwo ruszam. Biorę się dzisiaj za nagrywanie filmu, który miałam nagrać już jak byłam w ciąży z Rosalią, ale jakoś tak czasowo się nie złożyło, bo Rosalia wyszła na świat, wyskoczyła nam trochę na świat trochę wcześniej niż było planowane. Właściwie gdyby to była Rosalia, to już by była na świecie. Także w tym momencie, mówiłam o tym na Instagramie, jestem... to jest moja najdłuższa ciąża, jaką miałam kiedykolwiek w życiu jakby. Także spodziewamy się dzieci w każdym możliwym momencie, więc stwierdziłam, że to będzie idealny film, żeby pokazać to, co mam w mojej torbie szpitalnej. Właściwie mam dwie torby, które biorę ze sobą do szpitala. Bo myślę, że to jest takie dosyć istotne, zwłaszcza iż jakby już to przeżyłam. To nie jest tak, że po prostu spakowałam, myśląc tak, wiecie, kierując się poradami z internetu. Tylko no 2 lata temu urodziłam moje pierwsze dziecko, byłam w szpitalu i mniej więcej wiem, co mi się sprawdziło, czego nie potrzebuję. Także na tej zasadzie właśnie spakowałam torbę i trochę z Was, nie ukrywam, że pytało o to właśnie, co spakować i tak dalej, co mi się sprawdziło, więc myślę, że to będzie taki film ponadczasowy i uniwersalny, także lecimy. Na wstępie chciałam przedstawić też sponsora tego odcinka. To jest firma Apar. I słuchajcie, firma Apar to jest taka firma, która sprawi, że Wy i Wasz dom będzie pachnieć po prostu zjawiskowo i przepięknie na budżecie. A wszyscy wiemy, że czas, kiedy przychodzi na świat nowa dzidzia i pojawia się w naszym gospodarstwie domowym, to jest czas po prostu dzikich wypadków, bo dzikich wydatków, bo wszystko, co ma napis dla dziecka albo jest stworzone dla dziecka, kosztuje 10 razy więcej niż normalna rzecz. Także myślę, że zwłaszcza właśnie w takim czasie te produkty tutaj przychodzą, są naprawdę świetnym rozwiązaniem. I tak na wstępie mam dla Was kod -10% na cały asortyment. To nie jest kod afiliacyjny, czyli ja na nim nie zarabiam, ale jeżeli wejdziecie i klikniecie i kupicie coś z mojego polecenia, to będzie mi bardzo, bardzo miło i zostawiam link do sklepu tutaj zaraz pod tym filmem, także też można sobie wejść i kliknąć i zobaczyć. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Asortyment jest bardzo szeroki, tak jak mówię. Jest mnóstwo różnego typu zapachów do domu. Są między innymi dyfuzory. Nasz już jest... Tyle go nam ubyło, także już tak długo testujemy te rzeczy. Jak Damian szedł do łazienki, bo mam go w łazience, to powiedział, to tak pięknie pachnie, mógłbym mieć takie perfumy. Także to, wszystkie te nazwy, wszystkie linki pod linku dam oczywiście w opisie do filmu. Także oczywiście są dyfuzory, są świetnie pachnące świeczki, które również są bardzo estetyczne i naprawdę mają bardzo ładne, bardzo mocno pachną, jakby bardzo intensywnie pachną, ale tak też szlachetnie, to nie jest taki zapach, od którego boli mnie głowa. Mam właściwie tę jedną różową i mam tę białą, także też bardzo ładnie wyglądają i mają drewniane knoty. I opakowania też są takie, że wiecie co, naprawdę będą fajne na prezent. Też sobie można zażyczyć, żeby to było w ogóle opakowane w takim pudełku prezentowym. Są różnego typu, wiecie, urocze woski w różnych kształtach. Są takie też na przykład kwadracikowe do kominków, bardzo różne rzeczy. Są, nie wiem, zestawy do samodzielnego robienia świeczek z różnymi typami olejków, są wkłady uzupełniające do dyfuzorów, są spreje też takie do mieszkania, a właśnie mam jeszcze też jeden w łazience, bo to jest must w łazience, po prostu sprej zapachowy, wiecie, biopaliwa do kominków, naprawdę przeróżne, bardzo fajnie pachnące rzeczy i są też odpowiedniki, inspiracje perfum, co jest bardzo ciekawe i co mi się bardzo podoba, że jest bardzo dużo odpowiedników, wiecie co, perfum takich bardziej niszowych, więc to nie jest taka klasyczna gama, która jest we wszystkich sklepach, to nie są takie klasyczne perfumy, które znajdziecie w każdej Sephorze, w każdym Douglasie, tylko naprawdę są to takie zapachy bardziej unikalne i niszowe. I też bardzo ciekawe, oprócz zapachów takich standardowych, są też zapachy z linii premium, które charakteryzują się tym, że mają tam do bodajże 24% stężenia olejków, więc te perfumy są mocniejsze, są dużo mocniejsze niż te same perfumy po prostu kupione na przykład w Sephorze, wiecie o co chodzi. To są oczywiście odpowiedniki, inspiracje i tak dalej, ale naprawdę są bardzo, bardzo mocne. I wiele, a czym mam, kiedy testowałam 3, 6, 8 może mamy różnych butelek, bo patrzę na nie, mam przed sobą. I rzeczywiście są mocniejsze niż oryginały niektóre. I co też dla mnie akurat na przykład bardzo istotne, to jest odpowiednik perfum numer F277, które są już wycofane z rynku. I których nie mogę sobie kupić tak po prostu. A tutaj nie dość, że mogę je kupić w dużym rozmiarze, mogę je kupić w takim mniejszym rozmiarze. Można je kupić też, wiecie co, też sprzedają olejki, także to jest mega mocne stężenie i też sprzedają próbki, także można sobie próbkę zakupić.
Także mogę mieć zapachy, których nie mogę kupić już na przykład w sklepach, co jest akurat dla mnie cudowne, w bardzo korzystnych cenach. I co jest też fantastycznego, to naprawdę jest świetna sprawa, że wiecie co, są zwroty na wszystkie rzeczy, do 90 dni, jeżeli coś Wam rzeczywiście nie spasuje i się nie spodoba, to można za darmo odesłać po prostu dany produkt i na przykład sobie wymienić na coś innego, co Wam będzie pasować. I to jest świetna sprawa, wydaje mi się, właśnie w przypadku, zwłaszcza w przypadku zapachów, no bo bardzo ciężko jest ocenić i kupić zapach sobie tak online, przez internet, nie znając go. A tutaj można i po prostu można go sobie odesłać. I też jest, są darmowe przesyłki. To też jest super. Od 100 zł tam widziałam, że jest naprawdę kilka opcji tych darmowych wysyłek. Także no byłam, po pierwsze byłam w ogóle zaintrygowana, jak dużo fajnych opcji, dużo ciekawych produktów, jakaś taka wiecie, różnorodność w tym wszystkim jest. A po drugie, no jakość jest naprawdę świetna i my jesteśmy zachwyceni właśnie zwłaszcza tymi produktami z linii premium, które mają wyższe stężenie tych olejków, co równa się temu, że te produkty są po prostu dłużej na skórze, dłużej pachną, dłużej są z nami. Mój ulubieniec to jest, tak jak mówię, F277, to jest, to są perfumy po prostu mojej młodości i moich studiów, których już nie można kupić, bo są wycofane. Kawior, sól, woda morska, taka też słodycz, bardzo kobiece, ale taką moją kobiecość, tą własną, że tak powiem. Potem też na przykład perfumy bardzo ciężko dostępne w Polsce, to jest U084, tak mówię, wszystko będzie pod filmem. To są perfumy, które na każdym pachną inaczej, ale są delikatne, słodkie, lekkie. To jest mój zapach na teraz. Tak jak na początku ciąży bardzo lubiłam mocne, różane, intensywne, to teraz ta końcówka już stoi pod znakiem czegoś bardziej lekkiego, to jest to. Napiszę, które lubi Damian. Damian uwielbia takie ciężkie, kawowo, czekoladowe i są naprawdę przepiękne. No, śmiem twierdzić, są mocniejsze niż oryginał, naprawdę, bo oryginały też mamy gdzieś tam u siebie po prostu. I jest też kilka świetnych zapachów, takich bardziej niszowych. No może nie będę tutaj wszystkich, o wszystkich mówić, ale wszystkie po prostu opiszę poniżej pod tym filmem, bo są wyjątkowe, unikalne i tak jak mówię, no nie można ich kupić wszędzie, w każdej drogerii, więc to jest fajna rzecz, jeżeli chcecie po prostu sobie sprawić coś tańszego, ale też, jeżeli chcecie sprawdzić, czy ten zapach będzie Wam pasował, odpowiadał. No, piękna sprawa, także serdecznie polecam. I raz jeszcze jest kod na -10%, który oczywiście można, ale nie trzeba wykorzystać, natomiast zachęcam i teraz już lecimy z torbą. Wiecie co? Zacznę od podstawy. Dokumenty. Naprawdę wielu rzeczy możecie nie mieć są ze szpitalu, w szpitalu, wiele rzeczy można Wam dowieść, potem wiele rzeczy gdzieś tam można zakupić, ale dokumenty trzeba przy sobie mieć. Ja przy sobie zawsze mam kartę ciąży, ogólnie mam taki mały etui w torebce, mam tam kartę ciąży, mam potwierdzony wynik grupy krwi i teraz jeszcze mam wynik tak zwanego GBS, to są takie ostatnie badanie jakby przed porodem, czy tam przed cesarskim cięciem, czy tam porodem naturalnym w sensie. I to są takie rzeczy, które po prostu zawsze już teraz mam przy sobie w razie W po prostu. Oprócz tego w teczce mam też wyniki moich badań prenatalnych, pierwszych, drugich i trzecich. Także to. Jeszcze mam jakiś wynik KTG ostatniego, który musiałam zrobić. Jakiś tam paszport covidowy. Takie rzeczy. Natomiast te rzeczy typu właśnie karta ciąży, potwierdzona grupa krwi, wynik GBS, to są takie rzeczy podstawowe. No i oczywiście, jeżeli macie na przykład skierowanie na cesarskie cięcie, to też je mam tam przy sobie. I to jest to, co musicie mieć. Naprawdę, reszta jakoś w praniu wyjdzie coś. Aha, i dowód osobisty. Dowód osobisty najlepiej nosić przy karcie ciąży, bo to są takie rzeczy, które wiadomo, że ten. Wiadomo, że jeżeli kogoś pracujecie, to bo tam dany pracodawcy, czy tam wasz własny NIB, że macie własną działalność. To już wyjdzie w praniu, natomiast rzeczywiście, jeżeli by, nie daj Boże, odpukać, doszło do takiej jazdy, że nagle musicie być w szpitalu, to trzeba mieć po prostu przy sobie dokumenty, resztę jakoś się dośpiewa. Co do tej reszty, ważne jest tak, żeby mieć rzeczy dla siebie, no i też potem już dla dziecka. Ja podczas pierwszego pobytu w szpitalu, podczas pierwszej torby ciąży wzięłam sobie wielką, jedną torbę, bo miałam, wiecie co, skierowanie już do szpitala na 2 tygodnie na patologię ciąży, więc byłam przygotowana na 2 tygodnie.
Ale tak jak mówiłam, moje dziecko przyszło na świat wcześniej, mieliśmy epickie odejście wód w środku nocy, jest o tym osobny film, więc nie będę się powtarzać. No i z tą torbą wylądowałam w szpitalu, taką wielką na 2 tygodnie i leżałam tam chyba 10 dni, bo też w sumie 2 tygodnie tak jakoś wyszło, bo po ciąży wyszło, że miałam tam jakieś zakażenie, czy po porodzie wyszło, pod serce właściwie, że miałam jakieś tam zakażenie, musiałam leżeć, potem mała musiała leżeć, bo miała żółtaczkę. Także prawie te 2 tygodnie rzeczywiście tam zostałyśmy, ale miałam jedną dużą torbę i nie do końca Wam polecam jedną dużą torbę, rzeczywiście lepiej mieć dwie na przykład torby, w jednej to takie rzeczy podręczne, a w drugiej to takie rzeczy, których nie używacie non stop, ale dobrze mieć na przykład ze sobą. I w tym momencie mam ze sobą małą walizeczkę na kółkach, tak żeby, aha, ja jeszcze to pierwszą ciążę to miałam, wiecie co, w czasach COVID-u, więc poród też w czasach COVID-u, więc naprawdę nikt nie mógł ze mną wejść do tego szpitala, ja tą wielką torbę tam musiałam tachać, więc dobrze mieć torbę na kółkach, żeby nie musieć tego po prostu nosić i ciągnąć, a jak nie wy, no to tam panie pielęgniarki czy tam panie położne to muszą nosić. Także fajnie mieć torbę na kółkach i do tego mam tutaj na oparciu zawieszoną taką torbę podróżną. Ile się ustawiłam? Już to ogarnę. W ten sposób, że mam taką małą walizkę na kółkach i na tym mam po prostu zawieszoną jeszcze taką większą torbę luźną, podróżną, w której akurat mam dużo miejsca. W niej mam, wiecie co, wrzucone w mojej torbie State Modern, no taką podstawę, ale tak jak mówię, no to można gdzieś tam w praniu potem ten, pieluszki. Ja mam zerówki, bardzo często te zerówki są już za małe na te noworodki, więc można wziąć równie dobrze jedynki. Natomiast to dziecko na samym początku tak często siusia i robi kupę i tak dalej, że to nie muszą być najdroższe pieluszki na świecie, bo one są po prostu non-stop zmieniane. Właściwie cały czas się ta pieluszka gdzieś tam zmienia. Także tutaj no nie trzeba inwestować w jakieś takie najdroższe pieluszki na świecie, ważne, żeby było ich dużo. Potem też dla maluszka mam te chusteczki z Lanzinoha nawilżane. Mam dosyć sporo rzeczy, wiecie, właśnie od tej firmy. Ja tę firmę bardzo lubię. Również sprawdziła mi się właśnie przy pierwszej ciąży, właściwie przy pierwszym połogu, jak Rozalka przyszła na świat. Naprawdę to są chyba najlepsze chusteczki, jakie są na rynku, bo one są z lanoliną. Na przykład wiem, że to dużo osób chwali sobie wet wipes, ale dla mnie wet wipes, one są jakieś takie za suche. Oczywiście w takich sytuacjach awaryjnych, albo jak dziecko ma naprawdę bardzo podrażnione tam okolice właśnie pieluszkowe, to jednak najlepiej sprawdzają się takie zwykłe bawełniane waciki ze zwykłą wodą przygotowaną, jakąś taką letnią, żeby niczego tam nie podrażniać, żeby tam nie było żadnych detergentów, także jak najmniej chemii. Natomiast te chusteczki są dla mnie najfajniejsze, jeżeli chodzi o delikatną skórę takiego noworodka. Także te mi się sprawdziły bardzo dobrze. Często też się zdarza, wiecie co, na przykład ja tak miałam przy pierwszej ciąży, że w szpitalu dostaliśmy paczkę pieluszek w ogóle, co było miłe i tego się nie spodziewałam, ale nie wiem, czy to jest normą i czy w każdym szpitalu tak się dzieje. Dobra, zajrzyjmy dalej do mojej torby. Jest tego sporo. Z rzeczy te dla dziedziusia, wiecie co jeszcze mam? Chustę. To oryginalnie była chusta do noszenia, taka na jedno ramię, taka kółkowa. Natomiast takiego małego dziecka wiadomo, że nie będę nosić w chuście, ale ogólnie bardzo ją lubię. I to jest chusta, wiecie co, robiona ręcznie, z lnu, wspaniałej jakości. Podlinkuję Wam tutaj panią, która robi te chusty. Robi też takie chusty normalne, długie do noszenia, właśnie tak jak mówię, kółkowe. Ja tutaj sobie odprułam ten koniec i ona po prostu dla mnie służy jako taka chusta do utulania, do przytulania, do okrycia. Len ma w ogóle wspaniałe właściwości, także polecam Wam serdecznie, polecam sobie poczytać, także piękna sprawa, bardzo Wam polecam i używam jej właśnie non-stop, odkąd jest Rozalia na świecie. I len jest też taki, że im dłużej się go miętosi, im bardziej się pierze, tym taki staje się delikatniejszy, bardziej miękki. Mam nadzieję, że będzie piękna słoneczna pogoda, jak moje drugie dziecko przyjdzie na świat. Także taka chłodząca, fajna liana chusta się przyda. Potem mamy rożek. Rożek to jest jedna z tych rzeczy, której nie używa się bardzo długo według mnie, ale bardzo fajnie sprawdza się na samym początku, zwłaszcza, że dzidziuś po urodzeniu jakby potrzebuje dużo ciepła, takiego ciepła po prostu fizycznego, bo gdzieś tam w brzuchu są takie warunki, że dziecko jest naprawdę bardzo ciepło, a jak przychodzi na świat, no to jednak ta temperatura spada, dlatego też na tych oddziałach jest potem tak strasznie gorąco, jest tak wszystko strasznie szybko przegrzane. I my mamy rożek, wiecie co, jeszcze po Rozalce, bo nam się świetnie sprawdził, nic się z nim nie stało i on jest też z polskiej firmy Legino, którą Wam bardzo polecam. To jest rożek muślinowy.
w takim brązowym kolorze. Bardzo mięciutki, bardzo przyjemny. Już wielokrotnie go praliśmy, tak jak mówię, na przyrozalce go używaliśmy, ale absolutnie nic się z nim nie stało i jest tutaj wiązany. Mamy też z tej samej firmy, wiecie co, i otulacze, i ja mam też szlafrok dla takie kimono z muślinu, które Wam pokażę. Natomiast bardzo Wam naprawdę polecam serdecznie. To jest taka mała, właściwie, nie wiem, manufaktura. Bardzo mała, polska, przyjemna firma, która robi te rzeczy naprawdę świetnej jakości. Także ten rożek leci z nami spadkowym, po pierwszym dziecku. Torba jeszcze z rzeczami dziuciusiowymi, widzicie, w tej dużej torbie mam też mniejszą torbę, na przykład z rzeczami dla dziecka, z ubrankami. Te torby chyba kupowałam w Rossmanie, takie wielorazówki. Bo tak jak mówię, lubię mieć te rzeczy podzielone, żeby jak wyciągam jedną rzecz, żeby mi się nie wszystko pomieszało, potem ja dostaję szał w takich placówkach. I tak, tutaj mam właśnie otulacz z tej samej właśnie firmy, co ten rożek, z tej firmy Legino. One są chyba tam w dwóch rozmiarach, to jest większy rozmiar muślin, po prostu obszyty, i on ma, proszę Państwa, on ma uszka. Nie wiem jak Wy, ale ja mięknę, jak coś takiego widzę. I on też nam się świetnie sprawdził przy rozali, bo to jest jeszcze właśnie spadkowy po rozalce. Albo żeby, nie wiem, przykryć dziecko, otulić, albo żeby owinąć taki mały kokonik. No naprawdę taka rzecz, która się do wszystkiego przyda. I fajnie, że jest duży, bo można go też rozłożyć na pół, zrobić nim różne rzeczy, albo samej się gdzieś nim obwiązać po prostu, zamiast ręcznika nawet. Także bardzo fajne, te muślinowe sprawy są super. Potem mam jeszcze małą chusteczkę, też chyba właśnie też z Legino, też taką małą, żeby nie wiem, jak coś trzeba będzie wytrzeć, czy coś takiego zrobić, to też właśnie jest pod ręką. No i jeszcze jeden, ten otulacz, tylko w trochę mniejszym rozmiarze, i on już jest w kolorze takim szałwia albo mięta się nazywa, i też jest z uszkami. Natomiast to jest troszeczkę mniejszy rozmiar, także taki bardziej poręczny będzie. Ale to duże też nam się bardzo fajnie właśnie sprawdziło, także stwierdziłam, że rzucam dwa, bo mam dużo miejsca. No i jeżeli chodzi o ubranka, no to zależy, jak długo będziecie w tym szpitalu. Ja wiem, że jak przyszłam, że jak Rosalia przychodziła na świat, to wszystko było takie nagłe i szybkie i nie dałam tych swoich ubranek, żeby ją ubrali po porodzie, więc przyszła w tych ubrankach szpitalnych, takich porozciąganych, porozrywanych. Ona była malutka, ona miała 2,400, jak się urodziła, więc naprawdę wszystko na niej wisiało. Mam nadzieję, że tym razem będzie więcej czasu, żeby się przygotować, ale kilka tych zestawów dobrze jest mieć. I tak jak mówię, no temu dziecku na początku jest naprawdę bardzo zimno. Polecam na początku mieć, no chociaż właśnie tak jak ja mam, z dwa takie zestawy, a potem może ktoś tam dowieść, tata dowieść. Na pewno mamy zawsze, a czy na pewno mam te takie bodziaki z długim rękawem i do tego mam te takie piżamki zapinane. Polecam, żeby to miało nóżki, stópki, bo wtedy nie trzeba skarpetek osobno, a skarpetki zakładane takiemu dziecku to jest dla mnie dramat, bo ciągle je ściąga. I polecam też, żeby co się da, żeby było zapinane na zamek, bo powiedzmy, że w takim początkowym okresie, zwłaszcza, że to jest Wasze pierwsze dziecko i trzeba to wszystko ogarniać, no zamki są po prostu łatwiejsze. Tutaj mamy jeszcze jedno na zatrzaski i też mam ze stópkami, bo tak jak mówię, no łatwiej jest, kiedy nie trzeba mieć osobno skarpetek. Dużo ludzi poleca, żeby też dziecko miało rękawiczki, ale ja też czytałam opinię, że to nie jest zdrowe dla dziecka, bo dziecko to, że zaczyna dotykać swojej twarzy i tak dalej, to jest jakby, no uczy się siebie, uczy się pewnych zachowań, także zakładanie rękawiczek nie jest dla nich ponoć dobre. No i jeszcze mamy czapeczkę z gwiazdeczkami, to pewnie jeszcze się zmieni, jeszcze przepakuję te ciuszki, ale już tak po prostu to jest to, co mam spakowane od kilku miesięcy, a czy od dwóch miesięcy. Jeszcze jeden taki z krótkim rękawkiem, jakby było za ciepło maleństwu, nie wiem, czy będzie za ciepło, mnie było za ciepło w tym szpitalu cały czas. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ubranka, bo jeżeli macie standardowy, normalny poród, to no zależy, ale 24-48 godzin Was zatrzymują, no po cesarce zazwyczaj trochę dłużej, także ja jeszcze tych ubranek będę musiała trochę dopakować, może z 4 doby, zwłaszcza jeżeli to jest druga cesarka w tak krótkim czasie, zobaczymy, albo po prostu będę je miała tutaj spakowane w domu w pogotowiu i powiem Damianowi, żeby dowiózł te ubranka, bo bez sensu mieć też 3000 rzeczy ze sobą. Tak jak mówię, no zależy, jeżeli macie szpital pod ręką, mamy szpital, nie wiem, 3 minuty od domu, więc nie będzie problemu mu dowiezienie czegokolwiek, to wtedy nie trzeba tego wszystkiego po prostu taszczyć ze sobą jakby na zapas, ale jeżeli ten szpital jest dalej, no to lepiej mieć tych ubranek więcej i w ogóle zrobić jakąś tam rotację. Jeszcze jeżeli chodzi o dziecko, to wiecie co, super nam się sprawdziło, szkoda, że to dostałam dopiero, wiecie co, w swoje ręce po tym, jak wyszłam ze szpitala. To jest firma Tulik i wiecie co, to nie jest nosidełko.
To jest takie coś do karmienia. Zakładamy to tutaj, wiążemy sobie z tyłu, dzidziuś jest tu, tutaj przez to przekładamy nóżki i to sprawia, że po prostu to dziecko, nie wiem, przy kangurowaniu, albo właśnie przy tym, jak jesteśmy w szpitalu, jest przy nas, robimy skóra do skóry, ale dziecko jest okryte i my też jesteśmy, wiecie co, zasłonięte. Nie, że wchodzi po prostu jakaś pani, albo jakiś lekarz, albo odwiedziny, a my po prostu z tymi cycami leżymy. Znaczy, ja nie mam z tym problemu. Ja moje cyce wyciągam wszędzie, jak karmię piersią. Nie ma żadnego problemu dla mnie. Ale stwierdziłam, że naprawdę jest bardzo fajna rzecz i w domu też tego używałam często, żeby po prostu gdzieś tam się zakryć, mieć więcej komfortu. Ostatnią rzeczą taką stricte dla dzidzi ja mam Linomac jako krem taki podpieluszkowy i to jest taki basicowy, normalny, oldschoolowy krem, czy tam maść właściwie, tak. Którą poleciła mi właśnie położna jeszcze właśnie w pierwszej ciąży i rzeczywiście do dzisiaj nam się sprawdza, więc ten Linomac chyba w zupełności wystarczy. To też jest, wiecie co, szpital, więc jakby cokolwiek się działo, albo jakieś odparzenia, albo coś, no to myślę, że bez problemu Wam przygotują jakąś tam, czy dadzą jakąś własną maść szpitalną, ale ten Linomac bardzo dobrze się nam sprawdził. Dobrze też mieć w apteczce na początku właśnie Linomac, Allantan, takie rzeczy, wiecie, basicowe. Natomiast no to już na dalszych etapach. Ten Linomac pod pieluszkę dla nas był zdecydowanie okej. Och, dobra, ciężki temat, czyli karmienie piersią. Oczywiście nie każda z nas musi karmić piersią, natomiast większość z nas, nawet jeżeli nie chce na późniejszym etapie karmić piersią, no to jednak ten pokarm w piersiach będzie miała i trzeba to jakoś ogarnąć, trzeba to jakoś przeżyć. Ja karmiłam piersią do skończenia przez moje dziecko drugiego roku życia. Myślę, że trwałoby to nawet może dłużej, bo nie miałam samozaparcia, żeby ją odstawić do tej piersi, ale no tak jak mówię, jestem w kolejnej ciąży, także jakby karmienie w tandemie, to jakby moja psychika chyba już by tego nie uniosła. I pomimo tego, że miałam cesarskie cięcie, to ja... To jednak od razu miałam pokarm i akurat u mnie nie było z tym problemu, natomiast wiem, że sytuacje są bardzo, bardzo, bardzo różne. To, co mi bardzo pomogło w szpitalu, bo wiadomo, że to jest nowa sytuacja całkiem dla waszego organizmu, dla waszej psychiki i tak dalej, jest różnie, ale bardzo często można odczuć taką presję, żebyśmy rzeczywiście tą piersią karmiły. Nie dla wszystkich kobiet jest jakby naturalnie oczywiste i nie ma w tym niczego złego. Też kobiety różnie się czują po tym porodzie, są w różnym stanie psychicznym. Czasem tego prokarmu jest mniej, czasem więcej. Ja tego chciałam, to nie jest o tym film, ale wiem, że to jest ważny temat i jeżeli Wam nic nie leci z tych piersi na początku i wydaje Wam się, że to dziecko nic nie je na początku, to nie martwcie się, bo na początku, na tym samym początku jeszcze nic nie musi jeść, bo jest bardzo dobrze odżywiony przez Wasz organizm. To jest pierwsza rzecz, a jak już zaczyna jeść, to je tam po kilka mililitrów. To są naprawdę mikroskopijne ilości tego jedzenia, które jest temu dziecku potrzebne. Plus jak coś, to można dokarmiać, nie wiem, mlekiem modyfikowanym. Ja jak byłam w szpitalu z Rozalią, karmiłam piersią, ale też dokarmiałam mlekiem modyfikowanym, bo miałam bardzo niską wagę, nie chciałam, żeby mi z tej wagi spadła. Plus miała żółtaczkę, a wiem, że mleko modyfikowane bardziej wypłukuje tą bilirubinę, jakkolwiek, z organizmu. Także jakby dokarmiałam ją mlekiem modyfikowanym i karmiłam swoją własną piersią. I przez jakiś czas tak robiłam, potem przeszła tylko i wyłącznie na pierś, potem już z tej piersi się nie mogłam uwolnić, także naprawdę nie martwcie się, jeżeli nie chcecie karmić piersią, mleko modyfikowane to naprawdę nie jest zło, a czasem jest wskazane, także to jest to. Jeżeli chodzi o jakby rozkręcenie tego pokarmu, o to, żeby on zaczął lecieć, tak jak mówię, bardzo często dla wielu kobiet to jest ogromna presja i mnie w tym bardzo pomógł laktator, który na początku mnie przerażał, nie miałam swojego ze sobą chyba, bo miałam chyba swój w domu, ale nie umiałam go obsługiwać w ogóle, nie wiedziałam o co chodzi i używałam laktatora szpitalnego. Tym razem wezmę ze sobą laktator, który bardzo mi się sprawdził, wiecie co, w pierwszej ciąży. I też z tymi laktatorami to jest tak, że nie warto kupować za tanich. Szczerze mówiąc, ręczne w ogóle nie warto. Przy ręcznych to lepiej sobie podciąć żyły i zostawić po prostu na wykrwawienie, bo dramat, po prostu dramat. Natomiast laktatory elektryczne nie wszystkie działają. Ja akurat, jak mówię, dostałam z firmy Lanzinoch i wiem, że to jest jedna z firm, którą położna moja właśnie też mi polecała, także to się nam super sprawdziło. I on jest bardzo fajny, bo on jest malutki. To jest cały mechanizm. On jest w kształcie króliczka po raz kolejny i on jest na
jedną pierś, jakby tu się dokręca butelkę, z czego muszę wyczyścić i zdezynfekować, ale on tyle zajmuje miejsca, także bardzo malutki, bardzo przyjemny i fajnie mieć jednak coś takiego prywatnego, swojego, mi się wydaje, chociaż tak jak mówię, używałam szpitalnego i też było wszystko ok. I śmiem twierdzić, że laktator naprawdę uratował mi na początku to życie i pomógł w rozkręceniu tej laktacji, także to było bardzo fajne. Ale na kolejny etap karmienia teraz już mam taki laktator na dwie piersi, mam do niego też biustonosz, także będę w całości po prostu tą kobietą. Zobaczymy, jak się ułoży. No, Rozalię, tak mówię, karmiłam piersią dosyć długo, więc zakładam, że tutaj też nie będzie problemu, ale różnie to bywa. Także no jestem przekonana, że ten laktator nam się sprawdzi, bo to też daje trochę spokoju. Też te piersi potem one są tak pełne pokarmu, że trzeba ten pokarm odciągać. Także no nie potrafię wyrazić, jak bardzo się cieszę z tego, że teraz będę miała po prostu laktator już na dwie piersi, wolne ręce, zaoszczędzony czas, także bardzo fajna sprawa. I akurat z tej firmy, tak jak mówię, mnie sprawdzały się super. Pokażę Wam też jeszcze fajną rzecz. Wiecie co, jak karmicie piersią, to bardzo często jest tak, że karmicie piersią i z drugiej piersi leje Wam się pokarm. No i bardzo często ja tam czy mam pieluszkę, czy coś, żeby to wsiąkało. Ale jest też taka wspaniała rzecz, to jest pompka. Taka pompka, która się Wam zasysa do piersi i która zbiera pokarm. Już ją odpakuję i pokażę, jak to wygląda. No i to jest bardzo fajne, bo nie macie wszystkiego mokrego. No i ten pokarm po prostu zbiera się, wiecie co, zasysa się to na pierś i on się zbiera w takim silikonowym pojemniku i można go gdzieś tam potem wykorzystać. Także bardzo fajna sprawa, bo każda kropelka na początku się liczy, wiem o tym. No i też, wiecie co, niesamowicie uciążliwe po pierwsze, to jest ten nawał, czyli ten moment, kiedy piersi produkują bardzo dużo pokarmu, muszą się wyregulować, uregulować. Bardzo często dochodzi do jakichś stanów zapalnych, piersi bolą, są powiększone i tak dalej. I też jest coś takiego wspaniałego, jak takie wkładki, nakładki żelowe. Je można albo chłodzić, albo podgrzewać. Przy podgrzewaniu fajne podgrzane są, jak właśnie odciągacie pokarm, bo wtedy jakby więcej i szybciej tego pokarmu wylatuje. Ale bardzo są też dobre właśnie na ten nawał, który często zdarza się w szpitalu, bo one przepięknie chłodzą, także do lodówki czy tam do zamrażarki przykładamy i no jest ulga, jest po prostu ulga, także to też bardzo polecam. No i też warto mieć, wiecie co, wkładki laktacyjne są albo wielorazowe, albo jednorazowe. Wielorazowych używałam non-stop, one są po prostu bawełniane. One są po prostu bawełniane i są ekstra, tylko rzeczywiście je trzeba prać. A powiedzmy, że szpital no to nie jest miejsce, gdzie mam ochotę jeszcze prać swoje po prostu wkładki. I super, że są i czarne, czyli do czarnych biustonoszy i przejrzyste. I po prostu nakłada się je w ten sposób i nadmiar pokarmu no wchodzi w te wkładki, także nie leje Wam się wszędzie, bo to jest niesamowicie, ile tego pokarmu może z tej piersi po prostu wylewać. Ja sobie stoję, nie wiem, i myję szklankę i czuję, że coś mi się leje po nodze, a to po prostu z piersi się leje. A czy się lało? Ja się przeszłam oczywiście, ale tego pokarmu bardzo dużo wylatuje. I też mam takie jednorazowe. I to jest to, co biorę do szpitala. To będą te wkładki jednorazowe. Je się przykleja z jednej strony do biustonosza. Natomiast ta błękitna część, to jest ta część, która jest przy Waszym sutku. I wtedy jakby to ten pokarm no wpływa po prostu, no działa po prostu jak podpaska na piersi, o, mówiąc drastycznie, no ale tak to działa. I to nie wiem, to może nie brzmi jak coś niesamowicie uciążliwego, jak się teraz o tym mówi, ale jak się ma to wyciekanie pokarmu, to naprawdę jest nieprzyjemne, bo cały czas jesteście mokre i w dzień, i w nocy, i jak się śpi na tej piersi, to po prostu mi się, nie wiem, cały materac jest mokry od tego mleka. To mleko też ma specyficzny zapach, także potem wszystko trzeba prać, także te wkładki to naprawdę była wspaniała rzecz. I jeszcze taka jedna rzecz, ciekawostka. Wasze sutki muszą się przyzwyczaić, nie wiem, tak jak gracie na gitarze i wasze opuszki palców muszą się przyzwyczaić do strun, tak wasze sutki muszą się przyzwyczaić do tych dziąseł małego dziecka, a potem do ząbków, jeżeli to trwa dłużej. I tutaj no, bardzo często dochodzi do tego, że to boli, czasami takie dziecko potrafi tak zamomlać, że wam będzie krwawił ten sutek, wiem, to wszystko brzmi strasznie. I tutaj bardzo popularna rzecz i bardzo fajna, to jest też z tego Lanzinoha właśnie lanolina, bardzo fajny produkt, który też się sprawdza, wiecie co, i nie wiem, na sprzężnięte usta, i na łokcie, i na gdzieś tam skórki suche przy paznokciach, bardzo wydajna, bardzo fajna rzecz. Ona jest właśnie dedykowana do delikatnych i do sutków, które są po prostu podrażnione podczas tych pierwszych karmień piersią.
ale nie tylko podczas tych pierwszych, bo to potem też są podrażnione, z tego co pamiętam. Także chyba to są te rzeczy, jeżeli chodzi o karmienie piersią, takie do wzięcia do szpitala, no nie? Oczywiście nie biorę całej paczki tych na przykład jednorazowych, tylko gdzieś tam kilka, ale to się bardzo przydało. Własny laktator, ta lanolina, która też Wam może służyć za balsam do ust. No i ta buteleczka też fajna, chociaż na początku możecie nie mieć na tyle dużo pokarmu, żeby po prostu go zbierać w taką buteleczkę. Natomiast wiem, że to jest temat bardzo wrażliwy i bardzo drażliwy. Dobrze być przygotowanym, ale dobrze też nie oszaleć na tym punkcie. Wasze dziecko nie umrze z głodu, zwłaszcza w szpitalu. Można go dokarmić mlekiem modyfikowanym albo po prostu karmić mlekiem modyfikowanym. Także to nie jest o tym film, ale chciałam poruszyć. Zgadałam się z tym karmieniem. No i jeszcze kilka rzeczy mamowych. Zaraz po porodzie albo po cesarskim cięciu będzie ciężko. Będziecie potrzebowały podkładów, tak zwanych, które panie rozścielą wam pod pupą, bo będzie się z was lała krew. Także nie będzie to przyjemne, ale to trzeba przeżyć. Takich podkładów poporodowych kilka po prostu trzeba mieć ze sobą. Potem tak jak mówię, będziecie krwawić i w ogóle, więc no fajnie mieć takie tak zwane majtki ciążowe. To są takie jednorazówki, chociaż można je przebrać z takich jakichś siateczek. Mało to jest atrakcyjne, ale przynajmniej macie to z głowy. I ważne, jeżeli macie bliznę, jeżeli macie cięcie cesarskie, żeby Wam ta gumka nie wchodziła, pamiętajcie, jak je nosicie, żeby Wam nie weszła w tą bliznę. Bo ja miałam taką sytuację, że mi wchodziła w tą bliznę, o czym nie wiedziałam, nie czułam tego i właśnie od tego mi się mały stan zapalny zrobił i przez to musiałam leżeć dłużej w szpitalu, także nie polecam. No i wielkie podpaski. To są po prostu maternity pads, czyli tak subtelnie to się nazywa, ale to są po prostu ogromne podpachy. Mam je w dwóch rozmiarach. Ha, tu wyjęłam i nie wiem, jaki to jest rozmiar. Zobaczmy sobie, jaki to jest rozmiar. I lepiej mieć takie, wiecie, naturalne, duże, bawełniane, albo też położne, polecam, że takie najzwyklejsze podpaski z Bell. Na jak największe, bo naprawdę będzie się z Was lało. O, to jest taki rozmiar, bardzo to jest wszystko atrakcyjne. No ale no trzeba to przeżyć, organizm musi się oczyścić, to wszystko się musi wyregulować, także ja biorę dwa opakowania, jedne to takie 0,2, czyli to takie większe na takie pierwsze dni i drugie na te takie troszeczkę mniejsze są jakby na te takie kolejne dni, no ale biorę profilaktycznie więcej, bo tak jak mówię, nie wiem ile będę leżała po tej cesarce, zwłaszcza to jest moja druga cesarka. Dobra, mam też mały ręcznik do twarzy, mam też duży ręcznik do ciała, mam też klapki, japonki pod prysznic, tutaj zapakowane też osobno, rzecz jasna. Mam moją koszulę do porodu, tą samą, którą miałam w przypadku porodu z Rozalką, po prostu cienka, to jest jakaś taka bawełna chyba z bambusem. Tutaj nie wiem, nie trzeba mi było żadnego dużego dekoltu, cienka, długa taka, żeby przykryła Wam pupę, żeby była miękka, żeby Was nie wkurzała, to jest to. Mam biustonosz do karmienia z polskiej firmy Mam to be, odpinany, wygodny, czarny, bawełniany, mięciutki, przyjemny. Polecam. Nie musicie oczywiście, ale bardzo serdecznie polecam. Potem mam też taką długą koszulę, też ją miałam w szpitalu na właśnie przy porodzie z Rozalką i od tej pory tego nie miałam na sobie. To jest po prostu jakaś taka długa sukienka z takim dosyć sporym dekoltem na ramionczkach. Długa, żeby właśnie nic mi nie wystawało, żeby jakby coś przeciekło, żeby nie było widać, żebym się czuła czym komfortowo, osłonięta. Ale też pamiętajcie, że na tych oddziałach jest bardzo często strasznie gorąco, więc raczej krótki rękaw, raczej na ramionczkach. I potem mam jeszcze jedną taką koszulę jedwabną, taką na ramionczkach, taką, żeby była, ona jest taka dłuższa i taka, żeby mogła normalnie pierś tutaj wyjąć i sobie karmić. I też właśnie mam przepiękne kimono muślinowe, właśnie też z tej firmy Legino. Przy Rozali miałam szałwiowe, teraz mam szare. Ona może służyć wam jako sukienka, jako piżama. To jest muślin, więc też bardzo fajny, jakby taki, wiecie, ręcznikowy temat, jakby się zapomniało ręcznika. Także bardzo fajnie mi służyło, bardzo fajnie zakrywało. Też czułam się lepiej, mając coś po prostu ładnego i przyjemnego na sobie. Także bardzo Wam polecam, czy po tym szybkim prysznicu, czy żeby po prostu się okryć. Nawet jeżeli karmiłam piersią albo robiłam ciało do ciała, to właśnie miałam ten szlafrok, to kimono właściwie. Dziecko tutaj pierś przy piersi, jak ktoś, czy skóra do skóry, a jak ktoś wchodził, to mogłam po prostu poły tak zamknąć i nas zakryć tym bez problemu. Także też jeżeli chodzi o ochronę prywatności, bardzo fajna rzecz.
No i dostała mi, wiecie co, kosmetyczka podstawowych rzeczy, mała szczotka do włosów, no bo wiadomo, mało dezodorant, wiadomo, co tu ja mam, wodę termalną do spryskania, bo tak jak mówię, jest bardzo ciepło na takich oddziałach, także to mi się bardzo przydawało. Dużo rzeczy takich miniaturowych, ale też ja zadbałam o to, żeby to były takie rzeczy, które mi sprawiają przyjemność, które dają mi tę odrobinkę luksusu, bo jednak w tym szpitalu są położne, które na chwilę mogą rzucić okiem na przykład na dziecko, ono tam jest w miarę bezpieczne i tak dalej, a jak wrócicie do domu, to już tego czasu dla siebie jest dużo, dużo mniej. Także doceniałam ten czas i teraz właśnie cenię ten czas, który miałam na chwilę dla siebie w łazience. Także miałam krem do mycia twarzy i maseczkę w jednym z firmy Nuxe. Bardzo przyjemna rzecz, bardzo fajnie nawilżająca. Też pamiętajcie, że tam będzie często suche powietrze, więc dużo rzeczy nawilżających. Maska krem w jednym z Sorai. Ja też te wszystkie powymieniam poniżej. Klips do włosów, żeby sobie spiąć. Gumkę do włosów, żeby sobie spiąć. Też jakieś takie przyjemne, luksusowe rzeczy do podprysznic od Nuxe. Takie małe rzeczy luksusowe, żeby te zapachy Wam się dobrze kojarzyły. Lubię takie, ja ogólnie lubię tak robić, że po prostu jak wyjeżdżam, żebym miała jakieś takie, albo wyjeżdżam, albo jakieś takie ciekawe wydarzenie w moim życiu, żeby mieć jakiś nowy zapach, albo żeby te takie proste przyjemności typu prysznic były naprawdę bardziej luksusowe, więc takie rzeczy lubię. Sól fizjologiczna, nie wiem, tak po prostu zawsze mam przy sobie. Mam, będę miała też soczewki, mam tutaj niewrzucone soczewki, ale opakowanie do soczewek, płyn do soczewek tutaj mam, też fajny mały szampon i odżywkę z Evo, też takie bardziej luksusowe kosmetyki, które bardzo lubię. Tak mówię, no odrobina przyjemności dla siebie i mam balsam do ust z Glossier różany, który też bardzo ładnie pachnie. I z takich rzeczy jeszcze weźcie sobie, wiecie co, ładowarki i kable, tego nigdy po prostu za wiele, najlepiej z długim kablem te ładowarki, bo gniazdka czasami bywają w jakichś dziwnych miejscach, a wiadomo, że bez telefonu jak bez ręki w takim miejscu, no stopery do uszu to nie, bo trzeba to dziecko słyszeć, także to niestety nie. I to wiecie co, jest chyba tyle, wodę, jakieś takie przekąski małe, zwłaszcza jeżeli rodzicie naturalnie, też zależy od szpitala, u mnie na przykład w szpitalu było bardzo dobre jedzenie, mam nadzieję, że się nie zepsuło od tego czasu, ale tak jak mówiłam, bardzo dużo z tych rzeczy można sobie potem dokupić na spokojnie, może nam ktoś dowieść, także to nie będzie raczej, to nie będzie raczej problemem, jeżeli macie kogoś, który, żeby tam z Wami oczywiście był. Pamiętajcie, żeby zmyć sobie lakier z paznokci u rąk, zwłaszcza jeżeli będziecie mieli cesarkę albo coś takiego, żeby wyjąć sobie biżuterię i piercing wcześniej, bo ja miałam z tym problem, bo trafiłam na szybko i musiałam sobie szybko wykręcać tą kulkę na przykład i to już było problematyczne. Także żeby po prostu sobie zawczasu zdjąć całą biżuterię, wyjąć cały piercing, czy tam nie wiem, z sutków, czy z innych części ciała jakich macie, ten lakier do paznokci też, żeby zmyć, okulary mieć przy sobie, jeżeli nosicie szkła kontaktowe, bo też trzeba wyjąć soczewki z oczu, z takich rzeczy mniej oczywistych. No i chyba kurczę tyle, nie wiem, jeżeli Wy byłyście już, miałyście to doświadczenie na swoim karku i za sobą, to dajcie znać, co Wam się jeszcze sprawdziło, bo myślę, że w każdym szpitalu są inne zalecenia i każdy ma jakieś inne polecenia, ale to są polecenia moje. To są, no to jest chyba, to są takie rzeczy naprawdę kluczowe, które mnie się sprawdziły na najbardziej. A jakiś balsam do ciała czy do rąk, bo tak jak mówię, tam będzie bardzo ciepło. Tam będzie bardzo ciepło i tam będzie ta skóra wyschnięta, usta Wam będą na pewno wysychać, to jest takie dosyć normalne, ale wszystkim Wam życzę jak najszczęśliwszego, jak najszybszego rozwiązania, dużo pięknych chwil z Waszymi maluszkami, wszystkiego dobrego oczywiście, dziękuję bardzo, że jesteście i do zobaczenia znowu i trzymajcie za mnie kciuki, pa! Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!